Witam, mam na imię Alicja, jestem korepetytorem z przedmiotów ekonomicznych, a dzisiaj chciałam Wam przedstawić zadanie z matematyki finansowej o następującej treści. To jest zagadnienia z zakresu rent. Jakiej jednakowej wysokości wkłady wnoszone na początku miesiąca pozwolą na zgromadzenie w ciągu pół roku kwoty 6000 zł? I bank stosuje kapitalizację złożoną miesięczną przy stopie 5%. I w takim zadaniu zawsze polecam zapoznanie się z zadaniem przynajmniej dwukrotnie, żeby w ogóle czasem zaskoczyć, o co chodzi, co trzeba policzyć. I pytanie brzmi, jakiej jednakowej wysokości wkłady są potrzebne, a więc dokładnie tutaj, jeżeli jednakowej wysokości, to raczej mówimy o rentach, a nie o jednej kwocie, jaka kwota tam nam jest potrzebna raz wpłacona, tylko jakie będą wpłacane kwoty, żeby mieć 6000 zł. I kolejny element jest ważny, to, że to są wpłaty wnoszone na początku miesiąca, nie kwartału, nie roku, tylko miesiąca i na początku, czyli są liczone tak zwane renty z góry. Tutaj te wzory będziecie musieli wykorzystać. W ciągu pół roku mamy zebrać na podstawie takich kwot, takich rent, stałych płatności o tej samej wysokości kwotę 6000 zł. Wiemy dodatkowo, że bank stosuje kapitalizację złożoną miesięczną, czyli że jakby pieniądze, wartość pieniądza w czasie jest naliczana częściej niż co roku, a wręcz co miesiąc, i to, co zarobimy, jest doliczane do naszego wkładu częściej niż co roku, a dokładnie co miesiąc, i jeszcze jest powiedziane, że to jest stopa procentowa 5%. I teraz to oznacza, że 5%, jak nie jest powiedziane, czy w skali roku, czy w skali miesiąca, to domyślnie jest to w skali roku. A więc na to zważajcie. Z podsumowaniem. Mamy do czynienia z wpłatami z góry. Liczba wpłat co miesiąc przez pół roku, mamy 6 wpłat miesięcznych. Bo jest powiedziane na początku każdego miesiąca w ciągu pół roku, czyli takich wpłat mamy 6 miesięcznych w ciągu pół roku. Liczba kapitalizacji w tym okresie 6 miesięcy. Jeżeli mamy kapitalizację miesięczną, to mamy 6. Zgodność między liczbą wpłat, a liczbą kapitalizacji, i stopa jest już uzgodniona. Nie ma tego problemu, że nie wiem, na przykład mamy 10 wpłat, a 15 kapitalizacji. Więc pytanie jest, jaka jest wysokość tej wpłaty co okres z góry, co jest ważne, że z góry, czyli na początku każdego miesiąca. Wiemy, jaki ma być kapitał zebrany, ten końcowy na końcu okresu półrocznego. Wiemy, że liczba kapitalizacji jest półroczna i wszystko w ogóle w takich zadaniach robimy pod kapitalizację. Jeżeli jest miesięczna, to liczba wpłat jest w miesiącach, stopa procentowa też musi być miesięczna, wszystko na końcu w miesiącach. Stopa, jeżeli procentowo wynosi 5%, to znaczy, że w skali miesiąca to jest 5% przez 12. W tym oznaczeniu potrzebujemy się dowiedzieć, co to jeszcze jest Q. Q to jest wskaźnik kapitalizacji 1 plus R, bo to jest potrzebne do tego wzoru. Możecie oczywiście mieć troszeczkę inny, zmodyfikowany wzór. Zamiast Q po prostu we wzorze zapiszcie sobie, że to jest 1 plus R i dokładnie wzory są, dają ten sam wynik. P to jest inaczej A, duża litera A w niektórych wzorach, zależy z jakiej uczelni jesteście, i KNP, N to jest zawsze końcowy, czyli to jest FVA z primem, czyli to jest przyszła wartość kapitału złożonego z rent płatnych z góry. Jak widzicie, oczywiście zawsze polecam, można przekształcać wzory, korzystać z iluś tam wzorów, ale jeżeli nauczycie się podstawiać po prostu do jednego wzoru, gdzie wszystkie elementy są wiadome i jeden jest niewiadomo element, to kwestia podstawić, że kapitał ma być na 6000, Q to jest 1 plus 5% przez 12, i tu też do potęgi 6, bo to jest N, czyli liczba tych wpłat. Zobaczcie, że w mianowniku Q minus 1 to jest faktycznie 0,05 przez 12. I na dalszym etapie będąc, wszystko po kolei sobie upraszczamy, nie denerwujemy się, liczymy sobie, że na przykład to, co było w mianowniku tutaj, przerzucamy na drugą stronę, mnożąc razy 6000 i P razy, i mnożymy właśnie licznik tego ułamka razy to, co było koło literki P. Dochodzimy do tego, że 25 równa się P razy jakiś tam ułamek. Polecam zawsze kalkulator naukowy, dokładnie, powolutku policzycie. Jeżeli te 25
9 podzielę przez to, co jest przy P, to dostanę samo P, a więc P to jest 985,527, czyli 985 zł po przecinku jest potrzebne w takiej wysokości co miesiąc z góry, żeby po pół roku mieć 6000 zł. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.